Krystyna Pawłowicz nie od dzisiaj znana jest ze swojego bardzo ostrego języka. Wiele osób podkreśla również, że w kwestii narracji stosuje różne standardy dla siebie i dla swoich przeciwników politycznych. Posłanka dała właśnie wszystkim poważny argument na potwierdzenie tej tezy. Mężczyzną, który ją obraził, zainteresował się sam Zbigniew Ziobro. Krystyna Pawłowicz od niepamiętnych czasów dosyć niewybrednie wypowiada się w stosunku do osób, które przedstawiają inne poglądy na dane sprawy. Wypada zauważyć, że jeśli ktoś przebierze w dyskusji taką samą postawę jak ona, to wtedy dopiero posłanka wywołuje prawdziwą burzę. Bardzo dobrze przekonał się o tym Jacek Dubois, którego kropka Krystyna Pawłowicz zgłosiła do odpowiednich organów. Wielkie zainteresowanie całą sprawą wyraził Zbigniew Ziobro, który natychmiast wykazał chęci do działania. Krystyna Pawłowicz nazwana zwierzęciem. Ziobro już działa w tej sprawie. Krystyna Pawłowicz i Jacek Dubois nie darzą się zbytnią sympatią. Ich konflikt rozpoczął się, kiedy posłanka ostro skomentowała fotografię starszego mężczyzny trzymającego kartkę z napisem Konstytucja. Manifestujący okazał się nie być anonimową osobą, tylko prezesem Amnesty International Polska. Dubois postanowił wystosować zdecydowaną ripostę. To jest już na granicy państwa quasi-faszystowskiego, który deprecjonuje i tworzy ludzi trzeciego gatunku. Bo gdyby takich słów, jak posłanka PiS użył chuligan na marszu, można by to jakoś zrozumieć, złapać go i ukarać. Ale tu. A jeśli koleżanki i koledzy tej pani nie reagują, to znaczy, że to szczucie ma charakter systemowy, że oni się na to godzą. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak można być takim zwierzęciem w ludzkiej skórze, skomentował prawnik. Krystyna Pawłowicz zgłosiła zachowanie mecenasa do rzecznika dyscypliny adwokatury. Poinformowała również, że szczególne zainteresowanie sprawą wyraził minister sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zainteresował się sprawą mojej skargi na mecenasa Jacka Dubois za znieważenie mnie i zwrócił się do rzecznika dyscypliny adwokatury o informację o czynnościach podjętych w tej sprawie, napisała na swoim Twitterze. Wielu obserwatorów podkreśla, że spór między Pawłowicz a Dubois może mieć zdecydowanie głębszy charakter. Wiadomo, że mecenas często staje się pełnomocnikiem osób występujących przeciwko środowiskom Prawa i Sprawiedliwości. Wypada również dodać, że wpis, który wywołał tak wielkie oburzenie posłanki PiS, pochodzi sprzed 3 miesięcy. W tej chwili nie mogę w pełni skomentować wypowiedzi poseł Krystyny Pawłowicz. Ale krótko, jeśli obrona starszych ludzi, szykanowanych przez okrutnych polityków, jest naganna, z pokorą przyznaje się do winy, skomentował Dubois w rozmowie z Wirtualną Polską.